One, two, three. Bang! Dobrze. Pogoda idealna. Bardzo dobrze. Pamiętam, to taka ilość ludzi, to nie powiem, że była satysfakcjonująca, ale na tych słabszych meczach właśnie tyle mniej więcej osób się pojawiało dzisiaj. Na godzinę przed meczem już mamy tyle ludzi na trybunach. A co, kilka dni temu podczas pierwszego meczu zabrakło biletu, jak będzie dzisiaj, a będzie tak samo. Także przychodźcie wcześniej, zresztą mamy tailgate przed stadionem. Są pyszne bratwusty, super zimne piwko, kiełbachy, co tylko podajcie na pandę. Myślę, że na pewno będzie dużo ciężej niż ostatnio. Kozły napędziły strach ekipy Seahawks, ale uważam, że dzisiaj wygrała drużyna lepsza i tą drużyną lepszą na pewno są Panthers. Takie moje zdanie. Mówię, kozły będą i wakacja. A tym bardziej, że 2 maja mam urodziny i majówka będzie jak złoto po wygranym meczu z kozłami. Się płci w tym jest w ogóle, czy jak to jest działa? Tam jest jakiś podziałowy? Jest. A są takie stroje, widziałem w Stanach. Normalnie mam klimę w środku. Tak? Ja, jedziemy tam. Serio, taki jest plecaczek i on się nawiewa w środku w chłodnym powietrzu. Elegancko. Pan jak masz, wiesz, ale to promocja jakieś, jak siedzisz 10 godzin na ulicy, nie? A ty z tym kamerą. Tam, gdzie się gramy z nimi. Na tamtym boisku. I tam o. The one thing about this game that I love, okay, about these moments right here, is because when it comes down to this, all the preparation and all that is good, but it comes down to the man inside of you, what's inside of you, what's your mindset, how you approach the game as an individual, which is going to help us approach the game the same way collectively as a team. And the one thing about this game, you know, what it boils down to, is it gonna be them or is it gonna be us? When I'm the guard and I got a 3 technique on my head, every day is a 1-on-1 battle. Every play. And if I win those 1-on-1 battles, guess what? I'm kicking his ass. If the guy next to you wins his 1-on-1 battle, guess what? We are both kicking their ass on that side. If the one technique is over my center on the left side, and my center wins that battle 1-on-1 every time, guess what? I'm whooping his ass. And that's the mindset we gotta have 1-on-1. Win the 1-on-1 battles. Do what you're coached to do. Do what you're coached to do. But at the end of the day, it's about an attitude, a dominant attitude. What's the impression we want to leave this team? They have some hope and some dream that they can play with us and they can beat us. And that's what they believe in their heart. And that's all cool. And you can say whatever you want on the media. But right now, guess what? What that man says, what they feel, what they think, what we think, it don't matter at this point in time. It matters what you do and the effort that you put in to accomplish what we're doing. Okay? That's the
the beauty about this game, man. That's the beauty about this game. All the talking stops. When are we gonna leave a lasting impression? We finally last week we put together a four quarter game. Okay? And we seen what we can do, we do that, we work together as a team. But as a team, what's our identity? What is it gonna be from here? Are we gonna be a team that we show up to play some games and sometimes we play good, sometimes we make mistakes? Or are we gonna be the team when we line up, we don't make many mistakes, and we're the most physical unit in Poland? Here's the opportunity today. Here's the opportunity. Guys, we only get 10 opportunities in a regular season to play this game. And we're at what right now? Number four. Now is the time to make that statement. Now is the time. Hey, defense! Us. They think they got the best defense in Poland. We the number one defense in the league right now. We lead the league in defensive touchdowns. We are offense. We number one in Poland. Get that punk ass what they want. They come in here for a street fight, get that shit to them. From the first play to the last, every time they line up, punch their ass in the mouth. Every single time. Every time. Don't take no plays off. You get a week to rest. But every time they line up, hit their ass right in their teeth and make them go through us, not around us. Because if they can't go through us, you can't knock somebody out. You can't look them out of the eye and stand toe to toe. Make them stand toe to toe with them, and we're going to take our right fist and our left fist. We're going to knock their asses out and move on to the next game. Y'all with it? Yeah! Yeah! We're taking football, baby! Bang on three! Bang on three! One, two, three! Bang! Captains, you know who you are. Ja nie rozumiem fenomenu biegania na boisku. Będę biegał w meczu. Pierwsza akcja powrotu na dnie. Bez atak! Piłkę w rękach, jak daleki będzie ten zespół? Świetna akcja. Nóż jest pyszny. Trochę szczęścia, trochę umiejętności i weszło. No, ale... Wielki jest. Jego. Ale drugi jest słaby. Bo tam co ci złapał na linii to był ten end, tak? Co? On jest wielki, silny, szybki. Dzisiaj Hydra działa, ale dzisiaj jest ciężki mecz. Prowadzimy jeden touchdownem. Ale to nie ma zabawy dzisiaj. Kozu znaczy grałem bardzo mocno. Są ciężkim przeciwnikiem, to nie będzie zabawy dzisiaj. To nie są szanse. Nie będziemy w kamerach rozmawiać o takich rzeczach. To są ciężkie medyczne sprawy. W przyszłym roku wchodzę na fizjoterapię zamiast plastra. Najpierw musisz się pozbyć grzybicy z rąk. Z tym nie można pracować. Już mam umówionego specjalistę, damy radę. Tych moich zdjęć nigdy. Stary, 170 zdjęć ostatniego meczu. I co? Na dwóch. Na żadnym nie byłem, w jednym ja byłem na trzecim planie. Dobrze, że jestem gwiazdą Panthers Episodes. Nie mogę.
Chyba nie się stało, co? To jest to, co jest ACL robione, nie? To masz kask. Mógł się wjeżdżać, ale nie czułem niczego, wiesz? Oj. Defense wchodzimy. Chodźcie do kółka. Tak, dawaj na to. Ej! Bo żeśmy się rozluzowali już za bardzo. Ej! My na trzy, raz, dwa, trzy! Kręcił kostkę. Już widać, że opuchlizna zaczyna wychodzić. Spróbujemy, zobaczymy, co tutaj się uda zrobić. Są pewne metody, żeby można było go wpuścić jeszcze na boisko, natomiast nie zobaczymy. Wszystko zależy, co tutaj się uda zrobić. Myślę, że tak. Dla takich kibiców jak Jacek mamy specjalny prezent. Jacek, zapraszamy tutaj do nas na dół. Mamy dla ciebie prezent urodzinowy od Panther. Ja tylko chciałem sprostować, że są 25. 20. I jeszcze raz wielkie brawa dla Jacka! Jacek, a.k.a. szef młyna, a.k.a. główny bębnowy, a.k.a. w bęben się nie wchodzi. Tego pana znacie bardzo dobrze. I told the receivers, we're knocking at the door, but we gotta kick this ring. We're right there, let's kick this ring. Dominate this half. Like I said, the first half doesn't mean a damn thing. It's all about right here, right now. Coach, you got anything? Yes, I do. Hey, offensive guys, everybody on offense, come in. Everybody on offense. Hey, guys, hey, like Coach just said, okay? Good offenses get field goals. Good offenses do that. Great offenses finish with touchdowns and generate points, okay? I believe we have a great offense. Here's the opportunity to show it, okay? Defense is going to go out. We're going to get you a stop. Hopefully, we get the field position in our favor. We got to convert this first drive for the third quarter into a touchdown. If you do that, checkmate. In their life, I want to take their will to play football away. You understand? Yeah. It's one thing to play this game and say, oh, this is fun, but I want to take their will away. That's a great game. I want them to say, I don't ever want to see this team again. Do you understand? Yep, coach. That's the mentality we gotta play with. Killer instincts. Championship teams put people away. They don't let them stay around. They put their ass away. Let's finish what we started. Let's go. Finish what we started. Finish on three. One, two, three. Finish. Go. We out. Let's go. Where's my tree back? The tree back. No. Pojawił się w drużynie z Poznania. Wracamy do gry. To jest kolejny bieg tego Latema. I to jest pierwszy. Z tego kolejne akcje. I coraz bliżej dla punktowego punkta w sojuszu. A to zdecydowanie nie może nie zobaczyć do biegu. Trzeci kwarty kosłów to Panthers zdobywają. Kiko! No, brawo! Good job, man! Good job! Good job! But I was there. Good that we are
barely get 25, you are young. Brawa! No, to jest mój dobry kumpel. Ej, panowie, no, tym samym tempem. Gdzie z rozgrywającym przebiegli, a na gości z Poznania zaakcjonował trzecią próbę i raz jeszcze krzyczymy Defense! Zobaczmy, czy zdołają znakomicie powrócić zawodnicy Panthers. Trzeba odbić piłkę i zdołać się tu. I zatrzymanie kiedy biegamy? Nie mamy na to. Ej, it's our guys! Ej, it's our guys! Zajebany sędzia, kurwa. Hey, somebody's supposed to be in! Hey, somebody's supposed to be in! No, to przez to boisko. Kiko! Widziałeś? Widziałeś? Nagrałeś? I kameruję. Tak, akcji się nie kameruje, kurwa. Tajemnice są klubowe. Nasz kolega Antek uderzył się główką, dwa razy zmiotował i trzeba mu to naprawić, powstrzymać i te sprawy. Strzążenie mózgu i nic ciekawego. Podpowiedź była. Snapchacik z karetki, jeszcze tego nie było. 50. What was the final score? 45-7. They cracked the code to beat us, right? Yeah. Kamel Reuter, break us out. See you next Thursday. Get out of here. Yeah.